Szczęść Boże, dzień dobry, Aneta Barcik, moja droga życiowa. Od 2 lat jestem w Polsce, mieszkam 25 lat w Hamburgu, studia kończyłam w Londynie, a pochodzę i z Myśliborza, i spod Wadowic. Rodzina mojej mamy jest z Myśliborza i tam jest taki malutki kościółek, który widziała w swojej wizji święta siostra Faustyna. Ona widziała ten kościółek, że tam ma powstać pierwsze zgromadzenie sióstr Jezusa Miłosiernego. Ono tam powstało, a ja jestem ochrzczona w tym kościółku. Dlatego ono bardzo mnie dotyka i tak się czuję powołana, aby głosić Miłosierdzie Boże. Natomiast rodzina mojego taty pochodzi spod Wadowic i mój tato jest bierzmowany nawet przez papieża naszego, Jana Pawła II, jak jeszcze był Karolem Wojtyłą, no bo spod Wadowic, więc biskupem był w Krakowie. I całe to błogosławieństwo, które miało przejść na mojego tatę, tak naprawdę przyszło na mnie. No i tak po prostu tutaj jestem i teraz będę działać i bronić Kościoła, wiary, kochać Boga i, no, i tyle. Ale skąd pani wie o festiwalu? O festiwalu wiem z internetu, ponieważ gdzieś tam śledziłam jakieś różne filmy i po prostu jak teraz otrzymałam tą łaskę z nieba, aby stworzyć ten mój pierwszy film, debiut reżyserski. Po prostu szukałam, gdzie są jakie festiwale i w internecie dowiedziałam się, że jest taki festiwal. Jest to mój pierwszy festiwal w życiu filmu. Cieszymy się. Dziękuję. I prosimy o następne. Dziękuję. I dzieła i zapraszamy na następne festiwale. Dziękuję pięknie.